karnych. Vincent Hermans to najbardziej doświadczony zawodnik z tej trójki. Wielokrotnie stawał na podium mistrza świata, ma na swoim koncie również tytuł mistrza świata, czyli wkładał na siebie tęczową koszulkę z insygniami mistrzowskimi. Zobaczymy, jaka jest jego dyspozycja. Ale on jest skoczny, naprawdę tutaj popisuje się fenomenalną formą. To już nie jest najmłodszy zawodnik, ale ciągle w znakomitej dyspozycji. Ach, czyli teraz powtórka z rozrywki. Będzie chciał zrobić to, co przed chwilą zrobił jego kolega i rywal. Czyli najpierw do chata. Jest. Trzy dotknie pedałem. Patrzą bardzo uważnie. To jest... Nie dotknął. Gorące brawa. I dalej. A, tutaj. Z dużą lekkością. Minuta 10 sekund i ten najtrudniejszy wyskok, ale Vincent specjalizuje się w tego typu elementach. Zobaczymy, jak to będzie. Dwa punkty karne. Dotknął nogą, a także torbą, czyli dwa punkty. I pięć punktów. Pięć punktów karne dla tego zawodnika, niestety. Powtórzył ten błąd, który zawodnik